już mamy, widzę, pełno pomocników. Tak. Jak ktoś chce tu przyjechać, to przyjedźcie. Ale z portfelami wypchanymi pieniędzmi. A ten w ręku, w torebce miał jakiś hasz albo coś innego. No a co innego może mieć? No. Ale nie wiem, trzeba bilety kupić. Ale to chyba nie od nich, bo oni to, kurczę, nie bardzo, wiesz, mi się to podoba. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale pytał się mnie przed chwilą, czy ma możliwość zablokowania kartę. Mam pierwszych Polaków tutaj. Słuchajcie. Do przodu ci pokazuję. O matko moja. Kilka ostatnich dni, które spędziliśmy nad rzeką, zmieniły nasze nastawienie do Afryki, a w szczególności do mieszkańców. Tutaj zaskakująco wszyscy byli mili i nie oczekiwali niczego w zamian. Straganiarze wydawali resztę. To była miła odmiana i dzięki temu odzyskaliśmy wiarę w czarnoskórych ludzi. Postanowiliśmy zapuścić się dalej w głąb Czarnego Lądu i przekroczyć granicę z kolejnym krajem, którym jest Gambia. Później, niestety, Afryka znowu pokazała swoje czarne oblicze. Dobra, tak więc jesteśmy. O mały włos byśmy po prostu ominęli tą granicę, bo jak widzicie, granica to po prostu... Bazar. Nagle bazar i nagle w środku tego bazaru okazuje się, że był posterunek policji, który był granicą, tak? Tak więc trochę tak śmiesznie. Tam oczywiście nie mogłam nagrywać, bo w ogóle cały czas taki jeden policjant przy nas stał i pilnował. Tak, schowałam. I pilnował. Musieliśmy zapłacić, zapłaciliśmy 5000, ale widzieliśmy, że miejscowi też płacą, aczkolwiek miejscowi płacili 2000, a my musieliśmy zapłacić 5000, ale już żeśmy się nie kłócili, a przypilnowaliśmy tylko, żeby dostać pieczątkę do karnetu, bo najpierw takim... Nie wiem, gdzie jest ta granica z Gambią. Jest biuro wymiany, nie wiem, czy będziemy to wymieniać, czy już jak przekroczymy granicę. Bo teraz musimy pojechać do granicy, znaleźć granicę z Gambią. To nie jest jeszcze, tu jest tylko wymiana. Już tu? No. Okazuje się, że tutaj też żeśmy przejechali tą budkę, w ogóle żeśmy nie zauważyli, gdzie ona jest i nas żołnierz zawrócił i po prostu wracamy. Gdzie ja mam iść? Last door on the left. Odbijam. Muszę iść do jakiegoś innego pokoju, żeby mi kupili, to trochę takie dziwne wszystko jest. Okej, okay. Hello. Kamina, ale mamy na wami, bo to jest prime ten okój. Where you going? Around Gambia. Okay, thank you. I teraz muszę wrócić z powrotem do tego, tam gdzie była okienka. A nie, niedźwiedź mnie zostawię. Fantastic. Everybody speaks English in this country. Yes, 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 yes. You will have it. What's the occupation? Builder, construction. Okay, construction. Poczekaj. Ciepło. No więc relacja z granicy, tak na szybko. Więc jak płacisz, to nie ma problemu. Nie ma naganiaczy,
Po prostu policja od razu sobie, ci celnicy biorą pieniądze i jest z góry ustalona kwota i po prostu heja, jak zapłacisz, to nie ma tysięcy, nie ma problemu. 5 tysięcy i na jednej i na drugiej granicy musieliśmy zapłacić tych senegalskich pieniędzy. 5 tysięcy zapłaciliśmy na jednej granicy i na drugiej granicy, bo nie mieliśmy gambijskich pieniędzy i powiedzieliśmy, że tyle nam zostało. Trochę nie byli zadowoleni, ale wzięli, no. Generalnie rzecz biorąc, niedźwiedź sobie z nimi pożartował i w ogóle, no bo wszyscy... Końcu mówią, mogę gadać po angielsku, do cholery! Wszyscy tutaj mówią po angielsku, bo oficjalnym językiem w Gambii jest angielski. Ten ich angielski nie zawsze jest taki perfekcyjny, więc nie, oni nie zawsze rozumieją, co on żartuje. A zresztą w każdym języku ludzie nie rozumieją często tych jego żartów, więc to nie było jakimś zaskoczeniem. Ja mam angielski żart. Generalnie poszło szybko, bo nie protestowaliśmy, że musimy za coś płacić i po prostu żeśmy byli nastawieni, że będziemy płacić. A więc jak żeśmy zapłacili grzecznie, no to było całkiem sympatycznie. Właśnie taka jedna sprawa mi się przypomniała. Ten pierwszy, był na pierwszej czy na drugiej granicy, ten wielki pytał się o te dokumenty. Na której to było granicy? W Senegalu. W Senegalu jeszcze? W Senegalu on się pytał? Tak. A nie w tym? No dobra, tak czy inaczej właśnie. Był taki wielki, a naprawdę bardzo postawny mężczyzna w mundurze. I taki był groźny i takim niskim tonem mówił: a czy macie to? Macie dokumenty samochodu? No nie, przyjechaliśmy pół świata bez dokumentów samochodu, nie? A czy macie karnet? A czy macie paszporty? I mówi: a czy macie dokumenty dla psa? No i my mówimy, chciał nas pewnie gdzieś zagiąć, a my mówimy: mamy. I wyciągnęliśmy książeczki, mówimy: mamy 2 psy, 2 książeczki. A no i oczywiście nie miał zielonego pojęcia nawet, co tam otworzył, ale przewertował te strony, nawet nie umiał. No widać było, że pierwszy raz w życiu widzi takie dokumenty i nie wiedział nawet, co tam czytać. No i po prostu odpuścił, no bo już wiedział, że nie ma już o co nas pytać, po prostu wszystko mamy, po prostu wszystko mamy i musiał się odczepić. No i oczywiście, jak w każdym kraju, najpierw musimy wymienić pieniądze i kupić kartę SIM. Mamy nadzieję, że dzisiaj ogarniemy. To jest godzina 5.13, ale teoretycznie to nie powinno być źle, bo tutaj jest przerwa w ciągu dnia, taka jakby no, siesta, można powiedzieć, jak w tych innych krajach, więc się wszystko zamyka. Z reguły właśnie gdzieś 16.35 się otwiera, więc jakby to byłby czas taki idealny. Nie wiemy dokładnie, jak z tym promem jest. Jedni piszą, że szybko poszło, inni, że długo stali. To chyba zależy od dnia i od tego, w której godzinie się przeprawiamy. Więc zaraz zobaczymy i zobaczymy też, jak nas kasują. Zaraz tutaj będziemy mieli przeprawę promową. Mieliśmy nadzieję, że gdzieś wymienimy pieniądze w mieście, bo nie chcieliśmy wymieniać pieniędzy. Może tuś wymienisz pieniądze? Pisze Bureau de Change. Bo nie chcieliśmy na granicy wymieniać, bo to wiecie, na granicy to zawsze najbardziej ten. Tutaj też jest money transfer. No money transfer nie poprawi. Zarąbiste są te po prostu. Wygląda jak warsztat samochodowy. Tak, a to jest kantor. Tam nie będę teraz chwilę nagrywać, bo tam idą i nie chcę po prostu nagrywać. To terminal. Są na terminalu? Tak. A, okej. Okay. No to jedziemy. Tak więc nie udało się tu wymienić pieniędzy.
to jest takie małe miasteczko. A no, jak widzimy na pierwszy rzut oka, niewiele się różni od Senegalu. Z tą różnicą, że wszyscy mówią po angielsku i niedźwiedź jest szczęśliwy. Jak to niewiele do szczęścia niektórym ludziom potrzeba. Yeah, mate. Drugi, tak pokazuje na mapie, że na końcu drogi jest ten prom. O, tutaj jest, masz, bankomat jest. Zarobiście, jest. A, jeszcze lepiej, mate. No, wolimy wyciągnąć z bankomatu, a sobie wymienimy potem. No, powiem wam, że niedźwiedź nie ma zadowoloną miny. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale pytał się mnie przed chwilą, czy ma możliwość zablokowania kartę. No to nie wiem teraz, w ogóle co mam o tym wszystkim myśleć. O, już mamy, widzę, pełno pomocników. Pełno pomocników po prostu. Czekaj. Hej? Okej. No. A ten w ręku, w torebce miał jakiś hasz albo coś innego. No, a co innego może mieć? No. A dlaczego my mamy tam zaparkować? Nie wiem, trzeba bilety kupić. Ale to chyba nie od nich, bo oni to, kurczę, nie bardzo, wiesz, mi się to podoba. Weź mnie zamknij, nie zostawiaj mnie tak. No, powiem wam, że jakoś to tak kiepsko. Tutaj znowu, kurczę, nie lubimy takich sytuacji. No dobra, muszę wam powiedzieć, że chyba się tym dzieciom znudziło tutaj pukanie w szybie i mówienie hello i już sobie poszły. Właśnie wiecie co? Mówiłam dzisiaj rano do niedźwiedzia, że przez tą Afrykę my straciliśmy trochę tej otwartości. Bo do tej pory my byliśmy bardzo otwarci i po prostu naprawdę lubiliśmy ludzi, lubiliśmy, jak ktoś nas zatrzymuje, chcieliśmy pogadać, wiecie. Nie wiem tam, obojętnie, czy ktoś chciał zdjęcia robić, czy nie, czy tylko zagadać i w ogóle. I teraz przez tą Afrykę my żeśmy stracili tą otwartość jakby. Boimy się tych ludzi, bo nie wiemy, jakie są intencje tych ludzi. A przecież no, nie wszyscy ludzie są źli, także w Afryce są dobrzy ludzie i mili. Ale my nie wiemy, kto jest kto. I jakby przez to... Przepraszam, no kiedyś indziej pogadam jeszcze o tym, bo chyba musimy wjeżdżać na prom, a niedźwiedzia jeszcze nie ma, bo poszedł kupować ten bilet. Wydaje mi się, że niechcący żeśmy dobrze się zatrzymali, bo przed tym samochodem, który jest przed nami, tam jest taka barierka postawiona i przed chwilą tutaj przyszli pokazać, żebyśmy my się przestawili kawałek wcześniej. Znaczy, no, jakby ustawili w kolejce. No, ja wtedy udaję, że nie umiem jeździć, bo po prostu mi się nie chce... tylko zawracać. My jesteśmy jeden metr od tego samochodu, to co to za różnica, metr czy tam kawałek dalej, to nie będziemy się przestawiać. A niedźwiedź zaraz przyjdzie z biletem, to przestawi, ale wygląda na to, że jesteśmy w dobrym miejscu i o dobrym czasie, chyba. A znowu przyszły do mnie dziewczynki. Tak? Fajne te dzieci, no szkoda troszeczkę, bo przecież to nie jest ich wina, że ktoś się urodził, gdzie się kto urodził, uwaga. Ale już wraca niedźwiedź. Dowód rejestracyjny. Aha. Widzę teraz, że właśnie przypłynął prom, bo przed chwilą był taki duży ruch ludzi i tam wyjechało parę samochodów. Tak więc rozumiem, że jak wszyscy już się tam wysypią, to my będziemy jechać. Nie ma jeszcze niedźwiedzia. No więc na pewno nie ma kolejki, bo jesteśmy drudzy w kolejce. O, widać, teraz wyjeżdża tam samochód, widzicie? To ten samochód, to wszystko właśnie ci ludzie, co wychodzą z tamtej strony, z lewej strony, to jest z promu. Okej. Dobra, zaraz mi powiesz wszystko, co i jak. Chyba tylko kawałek do przodu, do tego samochodu. Bo akurat zjeżdżają z promu. No. Maszyna mi wcięła, kurwa, kartę i dopiero mi przyniósł później. Co ty gadasz? Co? A
ale ja. No ale dobra, to wszystko w porządku. Nie ma, no kartę nie mam, ale chuj wie kto to jest i se może spisać. No to już wiem co się stało z kartą. Kartę wciął bankomat i po prostu, wiecie, nie wypluł tej karty. Ale ja też gdzieś czytałam, że tutaj odwrotnie jest chyba z pieniędzmi, bo u nas najpierw wypluwa kartę, a potem daje pieniądze, a tutaj chyba jest odwrotnie, najpierw wypluwa pieniądze, a potem daje kartę. I może niedźwiedź nie wiedział i odszedł, zaraz się go popytam. Tak czy inaczej, ten chłopak z tą torebką haszu, który cały czas się tutaj kręci, to on oczywiście był bardzo pomocny i on tą kartę wyciągnął z bankomatu i znalazł niedźwiedzia i mu ją oddał. Ale oczywiście teraz oczekuje zadośćuczynienia i podziękowania i mówi, czy masz stary telefon, żeby mi dać, tak, bo my mamy całą budę pełną telefonów, lub też inne, mówi, to daj mi ciuchy, daj mi ubrania, daj mi buty, nie mam butów. I najgorzej, że wiecie, dasz mu na przykład dolara czy coś, to oni nie są zadowoleni, nie? Że dolara, o dlaczego tak mało? Wiecie, zaglądają do portfela, to najlepiej nie mieć w portfelu, tylko mieć osobno. Tak, i jeszcze tam już... Dawaj tykiet. Musiałam schować, bo tam już była kobieta z dzieckiem na ręku, która też chciała pieniądze, bo widziała, że my dajemy pieniądze tam. Ja po prostu muszę uważać z telefonem, wiecie, nie chcę, żeby oni widzieli, że ja to wszystko nagrywam. Bo... A tutaj pan jest bardzo zadowolony. Pan dostał buty i cieszy się. Super. Pa. Pa. No, no to fajnie. Jeden szczęśliwy człowiek. Pan ma buty. Super. No. A wiecie co? Właśnie Baba Kar nam opowiadał, że do jednego hotelu, w którym on przy tym pracował, to po prostu ludzie przyjeżdżają, jak przyjeżdżali na wycieczki do Senegalu, to oni po prostu przyjeżdżali z dwoma walizkami pełnym ciuchów, takich, wiecie, co chcieli po prostu oddać te ciuchy i po prostu wszystko rozdawali tam i wiecie, ci ludzie się cieszyli no, z tych rzeczy, które tam no, ci ludzie z zachodu przywieźli. No, to mnie nie dziwi, to znaczy wiecie, nie dziwi mnie, że ktoś potrzebuje i że chce wziąć. Ja pamiętam, ja się wychowałam w niezamożnej rodzinie i my dostawaliśmy paczki z rodzin, od rodziny z Niemiec. Taka wiecie, tam, no taką mam historię, moja rodzina w 1/4 jest, ma pochodzenie niemieckie i mieliśmy taką rodzinę, która nas wspierała i zawsze nam przysyłali 2 razy w roku paczki, zawsze na święta dostawaliśmy paczki, właśnie były ciuchy, jakieś słodycze, wiecie, jakieś różne rzeczy, których u nas po prostu nie było i no i to było przesympatyczne, no nie ma o czym mówić, no wtedy w czasach komunistycznych, gdzie u nas nic nie było, no to było po prostu, wiecie, no coś dostałeś, nieważne, że to były używane rzeczy, bo to po prostu były bezcenne rzeczy dla nas. A ja nawet zastanawiałam się nad tym właśnie, żeby wziąć jakieś rzeczy, bo jak ja robiłam remanent i się pakowałam. Cześć. To tak myślałam o takich jakichś pewnych, nie wiem, ciuchach czy coś tam, no ale ile my możemy wziąć? Wiecie, my mamy takie ograniczone możliwości, ale jakby ktoś jechał samolotem, czy tam, wiecie, no po prostu miał możliwość, no to weźcie trochę takich rzeczy, których możecie potem oddać, bo to będą rzeczy, które się przydadzą, żeby komuś dać, bo musicie komuś dać, albo po prostu będziecie chcieli komuś dać. Teraz już niedźwiedź jest otoczony, ja spróbuję zaraz pokazać z drugiej strony, ale jest otoczony 5 osób, słuchajcie. Jedziemy? No, no dojedziemy. Dobra, jedziemy, bo po prostu masakra jakaś tutaj, no, nie? Jest. Never ever Africa fucking again. No, what? What the VIP ticket? Yes. 1500? Nie, 20 tysięcy żeśmy zapłacili. 2 razy tyle, co powinniśmy. Yes, yes, Bemil, yes. You go no. This side, okay? Okay. Go in front. No problem. Dobra, jedziemy. Jakaś masakra. Masakra. Tam wszyscy pisali, że 10 tysięcy. My zapłaciliśmy 20 tysięcy. No, słońce mi teraz wali tu prosto, ale już w ogóle już nie mam siły. Mi się nagrywać już nie chcę. Warte tego po prostu. No, odpłynął prom akurat.
Dobra, to musimy się za tym ustawić. Znowu chcę bilety. A jak mogliśmy tutaj wjechać? No cholera, ile razy można bilet pokazywać? Okay. Już trzech nam już sprawdzało bilet. River? Tak, rzeka, no. Ale kurwa, wielka. No jest wielka, no. No mi się promy są za darmo, to dlaczego myśmy w ogóle płacili? Tak właśnie, widzisz, w Świnoujściu bardzo słuszna uwaga. W Świnoujściu promy są za darmo, a ty nie lubisz do Świnoujścia jeździć. Teraz jak przyjedziesz do Świnoujścia, to powiesz jej. Ucałuję ziemię, kurwa. No i tak, powiem wam szczerze. Bela mi tu już piszczy, bo już ma serdecznie dość. I tak muszę powiedzieć, że była cierpliwa. Tobi to ma wyrąbane, bo po prostu popatrzcie na Tobiego. Nawet go nie widać, tam sobie śpi, śpi sobie w najlepsze, a my jesteśmy zmęczeni, spoceni, głodni, kurczę, siku, też chcę siku, ale nie będziemy wysiadać, bo po prostu no, musimy to przepłynąć, nie ma tu nawet gdzie za bardzo wysiąść, w ogóle strach wysiadać. Kasia Amerykanka, no na pewno będziemy gotowi na Amerykę Południową, to na pewno, no, zaprawieni w boju. Sorry. Przyszedł gościu, który chce sprzedać piwo. No, that's expensive. Przed chwilą chciał 1,5, a teraz chce 500, jak rozumiem, nieważne. 5 ale... euro for 2 beers. No, zarąbiście. I on mówi, my jesteśmy, ty jesteś VIP, to jak cię nie stać? Wnioski końcowe. Fuckem. No może ujmijmy to inaczej. No, fuckem. Ja bym Big powiedziała time. Tak. Jak ktoś chce tu przyjechać, tu przyjedźcie. Ale z portfelami wypchanymi pieniędzmi i rozdawajcie na prawo i lewo. I po prostu będzie zarąbiście. I wtedy Afryka jest zarąbista. Przyjechał ten autokar z Polakami, bo właśnie tu się wysypują. Taka wycieczka. Ciekawe, czy ktoś z nich chciałby zagadać. Muszę iść zagadać. Ja lubię sobie pogadać z ludźmi. Polaków, tak, mam pierwszych Polaków tutaj. Słuchajcie, i nawet byśmy sobie fajnie pogadali. Nie, kogo spotkaliśmy? Taka. A Antka. Nie, a nie. Taka. Antka w Rabacie, a ty taka, co pracowali w Senegalu. No, no tak, spotkaliśmy w markecie, przepraszam, no. Przepraszam, przepraszam. Pamięć dobra, ale krótka. Bela dostała piłeczkę na pamiątkę. Dziękujemy. Super. A dlaczego piłeczka? Piłeczka? Wszyscy lubią piłkę. I jestem instruktorem tenisa, więc rozdaję piłki. No proszę bardzo, instruktor tenisa. Rewelacja. A wy co robicie? Podróżować. Podróżować lubicie? Wy nie macie internetu póki co? Tutaj już? Ale... Jak widać, nastała już ciemna noc, zaszło słońce, a my tu dalej stoimy. Fajnie, żeśmy sobie porozmawiali z rodakami, naprawdę sympatyczni ludzie. No ale wszyscy chcieli już, byśmy dojechali do celu. Czarna noc się nam zrobiła. Ja to już w ogóle zachrypłam, bo żeśmy tak sobie fajnie pogadali z tymi Polakami, naprawdę tacy sympatyczni ludzie. No ale... Z Warszawy, by the way. Nie wiem, czy wszyscy są z Warszawy. No, ale ci byli z Warszawy przynajmniej. No, nieważne, tak więc... Ważne. Jak oglądają, to pozdrawiamy cieplutko i było super sympatycznie. No ale chcielibyśmy już na drugą stronę po prostu przepłynąć. No i co pies? Przynajmniej byłeś w kiblu, nie? No. Tobi sobie tam śpi po prostu. On tu jest taki normalnie niewymagający ani jeść, ani pić, ani nie, nic on cały dzień. On ziewa tylko i śpi dalej. Nie, Tobi? No jest nareszcie, przypłynął prom po 2 godzinach stania tutaj.
Normalnie zupełnie tak jak w Świnoujściu, ty patrz. No wcale nie lepiej, no. No. I w Świnoujściu też czasem 2 godziny trzeba na prom czekać. No jak nie więcej. No mi się zdarzyło kiedyś nawet 4. I ten jest całkiem podobny. No mówię, że całkiem jak w Świnoujściu jest. Mój rekord czekania na prom w Świnoujściu to jest 4 godziny, więc 2 godziny, więc Afryka 1-0 ze Świnoujściem. Nie bardzo rozumiemy. Oni nam powiedzieli, że musimy wjechać na prom, zanim ci ludzie wyjechali. Oni wszyscy... Aha! Bo może nie mogą opuścić i ty jak wjedziesz, to opuści się rampa. Hmm. Ciężar. Ciężar. No, no, no. O Boże! No to co, jakby nas nie było, to jak oni by tutaj stąd wyjechali? Bo my jesteśmy ciężcy, a tam są takie mniejsze samochody za nami, no to do przodu ci pokazuję. O matko moja! It's only in Africa! Dobra, no to był bardzo oryginalny system otwierania, spuszczania rampy. To był cyrk. Dobra, $10 za to poproszę. No, czy możemy dostać bilet powrotny? Ja pindole. I can't fucking believe it. No fajnie było, no. Kurczę. Życiu czegoś parodia westernu. Takiego nie widzieliśmy. Dobra. To ciekawe, jak z drugiej strony wyjdziemy. Czy tam też jest tak, czy nie? Będziemy widzieli, no. Ja pindole. Ja pierdolę taką dolę, mej. Jeden samochód na tym promie i reszta tylko ludzie. Nie, jest jeszcze jeden samochód. Przepraszam, jest jednak więcej samochodów, teraz wjeżdżają samochody. No, czyli tak jak w Świnoujściu, najpierw wychodzą piesi, a później samochody i nawet, popatrzcie, tutaj z ładunkiem, a tam dalej jedzie autobus. Ciężarowy, nie, autobus. Dobra, wygląda na to, że wszyscy zjechali i idą ci wszyscy ludzie. Patrzcie, ile ludzi się nazbierało. Jak przyjechaliśmy, to prawie nikogo nie było. No. No nie było nikogo. No. No parę osób było tutaj sobie, tutaj stało. Parę Polaków. No i tak, i no coś, nasi rodacy. Dobra, chyba powoli możesz ruszać. Ruszaj powoli. Nie, no ten mi tu pokazuje. A, ten pokazuje? Okej, okej. Musimy poczekać, bo on nie wiadomo, czy on teraz wejdzie.
I tam jeszcze z wózkiem ktoś wysiada. Gdzie to jest bruk? No. Ma trochę problem. Ale już sobie dał radę. Spoko. Przestrzenie po obu stronach, gdzie właśnie ci wszyscy ludzie sobie poszli, i u góry jest bardzo duży pokład nad nami. Tak więc wszyscy ci ludzie, jak widzicie, nie ma ich tutaj, oni wszyscy się tam zmieścili. Jakieś trochę zamieszanie tam. Widzę, że system tutaj. No, jest iście afrykański. Ja pierdolę. Okej. Więcej? Nie, właśnie, bo chyba będzie chciał, żebyśmy do przodu się posunęli. Chyba nie do samego przodu. Może. Chyba tak, dlatego on ich przygania. Do przodu. Okej. Tam jest tylko taki łańcuch, słuchajcie. Tak. Tam nie ma klapy, tylko łańcuch jest, nie? Teraz prom zaczął wykonywać jakieś dziwne ruchy. My generalnie rzadko się boimy, ale kurczę. O, chyba ruszamy. O, dobra, ruszyliśmy teraz. Teraz ruszyliśmy. Jak widać, nic nie widać. Widzę ciemność. Bez lamp, bez niczego. No. Płynie po omacku. Po omacku. A tam jeszcze przedtem przepływały takie łodzie, takie mniejsze łódki. I te łódki też są zupełnie nieosiedlone, słuchajcie. This is Africa. That's what you came here for, mate. Trzeba mieć tylko nadzieję, że po prostu nikogo tam nie ma po drodze. Że nie ma góry lodowej. No, ale żeś powiedział, wiesz, kurczę. Powiedział, to wiedział, Maj. No właśnie. Widać, to wiem, że nic nie wiem. Już jesteś zmęczony po prostu. I am. Gadasz co bądź. And I'm starving too. A mnie to już nad jeść odechciało. Dopływamy do brzegu. Płynęliśmy bagatela 4 km wszerz. Ta rzeka ma około 4 km. 4-5. No, tak trudno powiedzieć, ale mniej więcej tyle nam mapa pokazuje. No i co? No nic, żeśmy wiele nie było widać, no bo ciemno, ale udało się, widzimy, że dobijemy do brzegu i najprawdopodobniej szczęśliwie. No, to się jeszcze okaże. Się śmieje, fajny. A też. Znowu też tak jechał. Samo, taka sama metoda, bo tutaj wjechał do przodu bus, żeby opuścić rampę. Tak więc jak widzicie, taki system mają tutaj.
to uśmiechnięci, kurwa. Tak, wielu z nich jest uśmiechnięci. Tak. Śmieją się. Ale jak widzicie, strach się bać, po prostu wszystko jest nieoświetlone. Znaczy tak niby trochę jest oświetlone, ale słabo. I teraz nie wiemy, którędy jechać za bardzo. No przecież mamy nastawioną salę. Aha, nawigacja pokazuje. No przepraszam, to, bo ja patrzę tylko przed siebie, a tam niedźwiedź ma wszystko pod kontrolą. Idź spać, pies, idź, jedziemy do domu, tak. Nami dzisiaj jedziemy, wiemy gdzie jedziemy. Dzisiaj wiemy gdzie jedziemy. Po raz pierwszy od God Knows When. Już od dawna. Dostaliśmy zaproszenie. Pewnie jutro pokażę dokładnie gdzie dojechaliśmy. Mamy jeszcze godzinę jazdy. Tak więc przez miasto będziemy jechać. Jak się uda, to coś jeszcze ponagrywam. A jak nie, to kiedyś za dnia. Przyjechaliśmy raptem kilka kilometrów, prawda? No nie wiem, tak, 10 minut może żeśmy jechali i mamy kolejny checkpoint i pewnie znowu będziesz musiał dać swój numer telefonu. Boże, ja w życiu tyle friends nie miałem co teraz. No. Nigdy do mnie nikt nie dzwonił. No widzisz, no, poczujesz się teraz ważny i sławny i... Nie. I don't want it. Nie tylko, że ja odpowiadam na wiadomości, bo zawsze ja odpowiadam na wiadomości ludziom, którzy do mnie piszą na Facebooku, Instagramie czy na YouTube, to niedźwiedź czasem jest zazdrosny. Z kim ja tam ciągle piszę? Do kogo piszę? A teraz proszę, no oczywiście odkładam. Słuchajcie, jest Kosta na tym, tam gdzie niedźwiedź się kręci, zaraz za nim facet robi kawę i tam drugi jest obwoźny sklep, gdzie gościu w tym dresiku sprzedaje
dresy, takie jak ma i ma całe, no na ręku ma i tam w plecaku resztę tych dresików, które sobie sprzedaje. Tak więc tak wygląda życie.